Powracamy do porządku obrad numer 442. Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Mam prośbę do Państwa radnych, aby Państwo by się bliżej pokazali, podnosili te ręce. Dziękuję bardzo. Druk numer 443. Kto jest za wprowadzeniem druku do porządku obrad? Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie ma. Kto jest przeciw? Nie ma. Druk został wprowadzony. Druk numer 444. Proszę, kto jest za wprowadzeniem druku do porządku obrad? Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Druk numer 445. Kto jest za wprowadzeniem druku do porządku obrad? Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw, nie ma. Druk numer, kto jest za wprowadzeniem druku 446 do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Pani Patrycja jest przeciw? Nie, nie. Kto się wstrzymał? Dziękuję, kto został. Druk numer 447, kto jest za wprowadzeniem druku do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma, dziękuję. Za wprowadzeniem druku 448 proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 449, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Proszę podnosić ręce. Kto się wstrzymał? 21, 61 nie było w kraju. Panie kolega Łukasz, pan tu nie głosuje, no? Szczerze, uspokoiłem się, co w ogóle teraz głosujemy, tak to szybko idzie. Jestem za wprowadzeniem na pewno. Prosimy o podnoszenie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest za wprowadzeniem do numer 450? Do porządku obrad proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 450. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem do numer 451? Do porządku obrad proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 452 do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw? Nie widzę. Kolega radny Rafał Miś głosował, nie głosował. Jedno głosowanie głosował. 3 jest 18. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 453? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma, dziękuję. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 454 do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem druku numer 455 do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Pani Aniela Pozykiewicza głosowała? Nie głosowała Pani, rozumiem dobrze. I teraz proszę o przegłosowanie porządku obrad wraz z wprowadzonymi drukami. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie ma. Kto jest przeciw? Nie ma. Przeciw zero. Porządek obrad został przyjęty wraz z wprowadzonymi poprawkami. Dziękuję Państwu radnym. Teraz Państwo zaproszą tej goście. Chciałbym, abyśmy mamy co najmniej nazwijmy to trzy grupy mieszkańców czy stowarzyszeń, które chciały tutaj zabrać głos na obradach naszej sesji. Poprosiłbym od Państwa, poprosiłbym też o krótkie wypowiedzi. Tu Stowarzyszenie Bronnickie chciało też Państwu radnym przekazać pewne informacje. Proszę bardzo. Witam. Ja się nazywam Andrzej Zamirowski, jestem przewodniczącym Towarzystwa Bronnickiego w Towarzystwie Pani Przewodniczącej Pomysławej Wójtani. Chcieliśmy tu na ręce Prześwietnej Rady Dzielnicy III Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwie propozycje merytoryczne, które chcieliśmy podjąć realizację, kierując je do mieszkańców Dzielnicy III i Prądnika.
Sam jestem włodniczaninem z urodzenia i stąd ta problematyka, ta tematyka mnie mocno interesuje, choć mieszkańcem Brodnika już w tej chwili nie jestem. Chcieliśmy zaproponować dwie rzeczy. Pierwsza to podjęcie organizacji cyklu wykładów, spotkań z różnymi ludźmi na powstaniu i pasjonatami, różnych problemów, różnych problematyki i tematyki związanej z Brodnikiem. Począwszy od historii, łącznie z wydarzeniami geologicznymi, jakie miały miejsce na tych terenach w prehistorii, aż po współczesność i perspektywy, które, do których prądnik i tereny należące do prądnika będą dążyć. Przybliżmy takie spotkania i wypady organizować raz w miesiącu. Jeden z tutejszych zamówek, który będzie przedstawiał. I oczywiście nie ukrywam, że całą stronę organizacyjną i merytoryczną przyjmujemy na siebie jako towarzystwo, ale jako towarzystwo nie mamy możliwości zdobycia na to środków, musimy poszukiwać sponsorów. No i oczywiście zaczynamy od najbardziej poważnego i solidnego sponsora, jakim jest Rada tej dzielnicy. My szacujemy, że nasze propozycje, jeżeli będziemy uzgadniać takie spotkania czy wykłady z osobą, którą chcielibyśmy poprosić, no wypadałoby zaproponować jakieś honorarium. Spodziewamy się, bo to z praktyki swojej, a spędziłem 43 lata pracy w pracy poradnej, z praktyki wiem, że zdarza się, i to nie rzadko, że osoby nie przyjmują honorarium, nie dlatego, że jest niewysokie, no robię to też w ramach swoich pasji, no ale chcielibyśmy jako towarzystwo wyjście z taką propozycją do tych osób, no i proponować honorarium w wysokości 150 zł, co daje kwotę przez 10 miesięcy, bo tak planowalibyśmy te spotkania, 1500 zł rocznie. Druga propozycja, którą chcieliśmy złożyć, to zorganizowanie sesji popularno-naukowej poświęconej także problematyce związanej z prądnikiem. Z tym, że różnica pomiędzy prelekcjami, spotkaniami a sesją polega na tym, że sesja to są już referaty i wykłady pogłębione naukowo. Odpowiedni na bazą naukową, oparta o dokumenty źródłowe czy opracowania naukowe. Tutaj taka sesja składała się z 6-8 do 10 referatów wygłoszonych w formie komunikatu, natomiast materiały przygotowane przez wykładowców chcielibyśmy, aby zostały później wydane, żeby powstał jakiś trwały taki ślad, trwały dorobek tych sesji, który pozostanie rozesłany do bibliotek czy do różnych instytucji. Te materiały przetrwają i będą z nich korzystać wszyscy, którzy będą podejmować czy naukowo, czy popularnie te problemy, jakie z prądnikiem są związane i jakie na takiej sesji były poruszone. To, co ja przedstawiłem, zostanie bardzo skrótowo, bo wiem, że Państwo macie bardzo napięty program spotkania. Jesteśmy tu z Panią Przewodniczącą gotowi spotkać się na jakiejś płaszczyźnie roboczej, żeby sobie te tematy omówić i wtedy byśmy przeszli je do jakichś bardziej większych szczegółów, uściślili wiele z tych propozycji. Taki szacunkowy koszt tej sesji popularnej zamykałby się około 15 tysięcy złotych, w tym około 8 tysięcy złotych byłby koszt wydrukowania materiału posesyjnego. Oczywiście koszt druku zależny byłby od przetargu. Drukarnia wyłożona na przetargu, bo to wcześniej te koszty i czasem to nie zapytania. Ale planując, musimy przyjąć takie koszty, jakie należałoby ponieść, gdyby nie było tej formy przetargowej. Koszt tej sesji to będzie honoraria dla wykładowców wraz z honorarium za przygotowanie materiału do publikacji, bo do tego już to będzie materiał publikacyjny. To byłby koszt jakiegoś tam niewielkiego poczęstunku dla uczestników sesji. No i tak jak wspomniałem, to byłby koszt
wydrukowania materiału procesu. Gdyby Państwo mieli w tej chwili jeszcze jakieś pytania z tymi dwoma dodatkowymi związane, bardzo proszę o komisji, ale myślę, że bardziej rozsądnie byłoby spotkać się na płaszczyźnie roboczej i zarobić sobie w prezesie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor jest nie chciałabym zareagować, bo my jak już dorobimy się do głosu, to mówimy bardzo dużo na temat towarzystwa. W związku z tym spotykamy się raz w miesiącu. Ja bardzo serdecznie zapraszam na takie spotkanie osoby zainteresowane. No głównie nas interesuje historia, kontrakty, zabytki. Ogólnie mówiąc, wszystko to, co dotyczy dorzecza pomnika, w tym szczególnie pomnika czerwonego. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Ja dziękuję bardzo Państwu i myślę, że... Aniu, poczekaj. Ja myślę, że zrobimy tak. Zaprosimy tutaj Państwa na Komisję Edukacji i Kultury. Wspólnie zrobimy takie komisje. Państwo przedstawicie te całe projekty i wtedy będziemy rozmawiać, czy i w jaki sposób da się to finansować. Myślę, tak było najlepiej. Tak, myślę. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz Państwa Stowarzyszenie Obrońców Grobu przy Zasłużonego, Ogrodu przy Zasłużonego Kombatanta. Tutaj przedstawicieli Państwo chcieli się przyjść na sesję. Kilka słów, które Państwo. Szanowny Panie Przewodniczący, składam na Pana ręce podziękowania dla wszystkich członków Rady Dzielnicy Trzeciej Gromnik Czerwony za wielki wkład w uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Goleckiego. Początkiem działań była praca, a w jej wyniku podjęta przez Radę Dzielnicy Trzeciej, więc przez Państwa, uchwała w dniu z dnia 30 sierpnia 2011 roku. W uchwale zawarta została negatywna opinia dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 755/1 numer 4 Śródmieście przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10 w Krakowie. Uzasadnienie dla tej uchwały zawierało ważne punkty. Występowanie na wyżej wymienionej działce cennych przyrodniczych elementów zieleni niskiej i wysokiej oraz walory ekologiczne tej działki. Podjęta w 2012 roku przez Radę Miasta Krakowa i Urząd Miasta Krakowa praca na rzecz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gorek Wschód zakończyła się przyjęciem w dniu 12 czerwca 2013 roku uchwały uznającej projekt planu za spełniające oczekiwania społeczne i ekologiczne. W uzasadnieniu dla tej uchwały oraz w dyskusji na sesji Rady Miasta powoływano się na argumenty, które jako pierwsza sformułowała Rada Dzielnicy Trzeciej Gromnik Czerwony. Przyjęta w planie dla działki 755/1 kwalifikacja zieleń publiczna stwarza szansę dla wykorzystania pięknego ogrodu parku na cele użyteczne dla mieszkańców Ugorka. Kombatanci, twórcy tego ogrodu, mają nadzieję, że ich 33-letnia praca i nakład finansowy wyłącznie przez nich ponoszony będzie jako efekt służyć krakowianom, rodzicom z małymi dziećmi, młodzieży szkolnej, dzieciom z pobliskich ośrodków opiekuńczych, seniorom odwiedzających ten ogród. Wszystkim paniom i panom członkom Rady Dzielnicy Trzeciej Gromnik Czerwony w imieniu mieszkańców Domu Zasłużonego Kombatanta serdecznie dziękuję. Nie wymieniłem, jeszcze moment, Panie Przewodniczący, nie wymieniłem żadnego nazwiska, by nikogo nie pominąć. Wszystkim Państwu jesteśmy wdzięczni, ale jest jedno nazwisko, które zasługuje na szczególne podkreślenie. Myślę o Panu Radnym Dominiku
Jaśkowcu, któremu dziękuję za wielki jego wkład wówczas, kiedy sprawy toczyły się na poziomie Rady Miasta. Panu Przewodniczącemu przekażę list. Ja bym prosił ewentualnie, żeby dyplom i tą książkę odebrał pan radny Jaśkowski, jak inicjatorzy to jest z dzielnicy. Proszę do panu wyprowadzić. Inicjatorem tego wszystkiego pan Dominik, myślę, że wyraźnie wyraźnie. Czy Dominik chciałby się? Dziękuję bardzo za tą książkę, za te ciepłe słowa. No, 137 Burmistrz Radzie Miasta Krakowa, który pokazał, że plany miejscowe, planowanie i praca radnych może iść i być tożsama z kierunkami i oczekiwaniami mieszkańców. Dziękuję Państwu za aktywność, bo z Państwa się nie udała ta sprawa. Za te wszystkie spotkania, na których Państwo byliście. Często tak wyrywali na ostatnią chwilę telefonami pomimo jakichś prywatnych ważnych obowiązków. No i to razem wspólnymi siłami dało nam sukces w postaci tego planu, który myślę, że w ciągu kilku następnych dni, bo to tak naprawdę jest tak w kalendarzu, zacznie obowiązywać, czyli miesiąc mniej więcej po uchwaleniu. No i będzie chronił te ważne dla mieszkańców ugodne tereny zielone. Dziękuję za to wyróżnienie. Myślę, że tyle. Cieszę się, że jeszcze jedna rzecz. Cieszę się, że mogłem na swojej drodze odnaleźć, spotkać ludzi, którzy są otwarci na problemy społeczne. Państwa, tyle będzie z Państwa strony wypowiedzi na ten temat. Państwu tak, to wszystko. Bardzo uprzejmie dziękuję za przybycie tutaj, za poświęcony dla nas czas. Namawiam, możecie Państwo przyjąć się zostanie, a jeżeli macie inne obowiązki, także też nie będziemy zatrzymywać. I teraz bym poprosił Państwa z MOPS-u, z punktu aktywności lokalnej, to nie wiem, kto Państwa zacznie, bo jest tak, są dwa punkty, jest Gorka i Stela Roskiej, która z Pani będzie, czy jako razem. Proszę uprzejmie. Dobrze. Elżbieta Sarek, Magda Bogorzewska, Magda Aktywności Lokalnej Cerarowska, Magda Bogorzewska, podobnie w Program Aktywności Lokalnej Cerarowska, Kawa Galicka, Program Aktywności Lokalnej Uborek. Oba programy są realizowane przez Filię Mojego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działamy przez Środowiskową Pracę Socjalną, która ma na celu pobudzanie, aktywizowanie mieszkańców do tego, żeby coś zrobić na rzecz siebie samego, na rzecz innych, żeby po prostu pobudzić jakieś zmiany w sobie samym i w swoim środowisku. Pracujemy z osobami w takich środowiskach, które są najtrudniejszymi rejonami, przynajmniej w naszej opinii, również samych mieszkańców, trudnymi rejonami, gdzie mieszkańcy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, są już wykluczeni społecznym, gdzie borykają się z różnymi problemami. I poprzez szereg zajęć aktywizujących oraz specjalistów, których mamy zatrudnionych w programie, udaje nam się takie różne cele osiągać. I właśnie teraz od stycznia powstały bardzo nasze nagrody, ale na cele właśnie na ogrodku. Szersze informacje tutaj na ogrodkach, nie będziemy zabierać czasu. Chcielibyśmy, jeżeli by była taka możliwość, aby Państwo pomogli nam po prostu podpowiadać tej idei, aby pomogli nam ewentualnie w jakichś takich problemach, które będziemy spotykać na swojej drodze i szerzenie informacji wśród mieszkańców. Chodzi o to, żeby do największej liczby mieszkańców po prostu dotrzeć, żeby im pomóc po prostu zmienić pewne rzeczy. Tak. Część już się dzieje, tak, poprzez biurę, tak, i przez tablicę, tak, z Państwem współpracujemy. Gdyby jeszcze się dało, nie wiem, jak tak, to jest taki dobry, bo byśmy chyba... Strona jest... Tak, tak, tak. Zależy, co akurat montuje. Chyba tyle. Także ja tutaj, jeżeli mam zostawimy urodki i zapraszamy do kontaktu, to już mogę. Ja tutaj w imieniu Rady i mieszkańców bardzo Państwu dziękuję za pracę, no i myślę, że życzę największych sukcesów. Jeżeli nie, Mateuszem, drożnym członkiem zarządu Państwo współpracujecie. Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. Tak.
poprosimy o jakieś wózeczki, jak pan sobie macie razem zapewne w swoim wolnym czasie też to mieszkańcom rozdawam. Ja bym teraz jeszcze prosił, tak, jak najbardziej. Jak coś państwa, tak jak mówię, no, nie zatrzymuję, jeżeli macie ochotę państwa wstać u nas. My zapraszamy do kontaktu, wtedy bardzo proszę o okupację. Dziękuję bardzo. Ja będę do tego dziękuję. Ja czekam na kontakt, to się wygra. Mieszkają w wakacje osoby z zagranicy, akademikach i oni to widzą. Jest ogromny napis na ulicy Wiczana, podobno państwo wyrazili na to zgodę. Taki wydzieli strażniczy. Na ten wielkie graffiti. Konkretnie to, że ja nie chcę żadnej armii ani żadnych fanatyków. I to było. A na ulicy Niechowity, tam jak jest namalowany na klęczkach jakieś pasy, to też panu się podoba? Nie, proszę pani, ja mówię teraz o radnika na ulicy Wiczana. Pani radny, bardzo bym prosił o państwa własną wypowiedź, będziemy mi się odnosić. Proszę. Ale jest jeszcze bardzo dużo, cię powstaje z napisami na pana, tego jest masa. Wydaje mi się, że pora z tym skończyć. To jest jedna sprawa. Drugą sprawę, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to na tym osiedlu była taka grupa, która organizowała pierwsze wybory tutaj. I wiele już z tych osób nie żyje. Myślę, że jak jest rocznica tych wyborów, wypadałoby jeszcze te osoby, które żyją, no w jakiś sposób przypomnieć. Nawet w tym biuletynie państwa. W końcu tamte wybory, które były w tamtym roku, co nie było, ci ludzie troszeczkę ryzykowali. I trzecia sprawa, to ja chciałam tylko się spytać, dlaczego nasza dzielnica nie ma budżetu obywatelskiego? Wszystko, tak? Tak, i to wszystko. Czy to obywatelskie? Tak, co do graffiti, to mogliśmy powiedzieć tak, że graffiti na budynkach gminnych, jeżeli jest to tylko i wyłącznie na takie rzeczy możemy reagować. Jeżeli są to budynki prywatne, spółdzielni, czy
wspólnot, to one w swoim zakresie mogą ewentualnie wtedy to zamalowywać lub nie, jeżeli sobie życzą, to taki grafik pozostaje, na to my nie mamy wpływu. Jeżeli są, to nie ma tam żadnych słów ani znaków jakichś obrażających czy naruszających książkę, no to tak to wygląda. Co do osób, które tworzyły jakby samorząd na tym poziomie dzielnicy trzeciej, tak? To my w 2000 roku temu było przyznawane medale, ale to nawet nazwijmy to inaczej, jako dzielnica trzecia nagrodziliśmy radnych poszczególnych kadencji za wkład, za pracę w rozwój tego samorządu i przyznaliśmy dyplom podziękowania i medali, przepraszam, medali również dla osoby, która tworzyła statut dzielnicy, był to pan Hansen i pan Janusz Gajów, poświętnie. No, więcej Henryk Gajów, przepraszam, Janusz. Więcej informacji na ten temat nie mieliśmy, nie uzyskaliśmy, nikt nam nie przesyłał żadnych danych, które by dotyczyły tego, że było, na pewno było więcej osób przy tym pracujących, ale to nikt się nie zgłosił. Ja mówię o wyborach, o pierwszych wyborach, pierwsza grupa. O jakich wyborach? O których pierwszych? No pierwszych wyborach. Ale pierwszych. Nie na liście. Przepraszam, ale których wyborach? Nie rozumiem. No wyborach. Przepraszam, nie jesteśmy do tego władni, aby oceniać i doceniać się zasługę wkład tej demokracji. Ale to by było ładnie. No nic. Ale przyjmuję te wyjaśnienia, a co z budżetem obywatelskim? Z budżetem obywatelskim, z tego co jest, jest w dwóch dzielnicach. Dwie dzielnice się na to zdecydowały. No, u nas akurat na Kudzińca nie podejmowaliśmy w tym kierunku żadnych rozmów. Stwierdziliśmy, że mieszkańcy, jeżeli chcą, mają jakieś potrzeby, wnioskują do nas, przychodzą do nas do dzielnicy, rozmawiają z radnymi. My wtedy na tej podstawie staramy się ten budżet w jakiś sposób rozsądnie dzielić. Więc uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby na powstanie tak zwanego budżetu obywatelskiego. To jest demokracja, no, jest wybierane większością, a nie było nikogo z radnych zainteresowanych powstaniem czegoś takiego. Z radnych może nie, ale... Mieszkańców też nie było, proszę Państwa. Nie będziemy mieć społeczeństwa samorządowego, jeżeli nie będzie liczba takiego. No, dziękuję za... Proszę Pani odpowiedzi dla tego Pani projektu. Jeżeli Pani rzeczywiście chce taki projekt obywatelski, no to przydałoby się, żeby troszeczkę więcej osób było, prawda? Bo nie ukrywamy, że no to potrzeba też powiedzmy jakiegoś ciała społecznego, nie jednoosobowego, prawda? Jakieś tam podpisy zależą, rzeczywiście mieszkańcy tak chcą taki projekt mieć, a w ogóle na pewno będziemy obserwować, jak kolega powiedział, pracę tych komitetów społecznych. I zobaczymy, jak to działa i wówczas się zastanowimy o następnej kalendarzu. Ale to nie tak działa, proszę Pani, że my występujemy tylko Państwo. Ale w jaki sposób, że Pani, a w jaki sposób mamy, dotrzeć do tych mieszkańców, którzy by chcieli uczestniczyć w tym projekcie? My nie wiemy, kto chciałby uczestniczyć. Chociażby w tym biuletynie należało podać, że jest taka suma i na to nie troszeczkę inaczej to funkcjonuje. Jeżeli już to Pani wytłumaczy, dobrze? Znaczy nie, tu jak najbardziej Rada podejmuje w formie uchwały takie pieniądze, nie, bo tak to wygląda, przeznaczam tak zwany ten budżet. Ale no nie podjęliśmy takich uchwał, nie. Proszę patrzeć. Nie, nie było. Nie zgłosił nikt chęci, więc nie chcę składać, że będzie się tym uchwały. Dziękuję za wyjaśnienia. Można jeszcze do tego. Ja sądzę, proszę Państwa, że jeśli są takie głosy, to na pewno dobrze byłoby rozważyć to w budżecie roku następnego w takiej sytuacji.
Dlatego, że co prawda wychodzimy z założenia, że każdy rejon ma swojego radnego i jeśli chce temu radnemu przedstawić jakieś wnioski, to poprzez kto jest radny pani rejonu? Pan Kasik. Przedstawić. Więc jeżeli pan Kasik przedstawi radzie i taki wniosek, na pewno się na tym pochyli. To pani odpowie. Czy ja mogę wypowiedzieć jedno zdanie w sprawie tych bloków? Bo te bloki, które pani z punktu aktywności lokalnej tu nam przekazali, to dotyczą dwóch miejsc w Krakowie. Jeden to jest osiedle Wieczysta Ugolek i tu nie ma sensu, że wszyscy radni brali, bo to jest polega ten program na tym, że nie mogą brać w tym panu na Ugorku uczestniczyć mieszkańcy z Pustanów. A drugi to jest na Wiśniowej, Centnera Sadowej. Tylko ci radni, którzy no radni miejsca uważam, powinni te ulotki wziąć i tam ewentualnie roznieść wśród mieszkańców. Nie wydaje mi się, no, chyba najlepsze jest, żeby radni zapoznali się z informacjami. No tak, że ja bym mówię o jednej ulotce radnego, tylko o pliku, prawda? Nie ma sensu brać pliku ulotek. Tylko dwie, może inni radni też się zapoznać za telefonie. No o to ja najbardziej, ja mówię po jednej ulotce, a nie żeby brać wszystkie, bo to... Dobrze, to nie będą Państwo radni, proszę nie brać pliku. No, bo lepiej, żeby mieszkańcy je mieli i skorzystali z tego programu. A mieszkańcy uczestniczą w tych. Ale tylko dwóch konkretnych miejsc. Wieczysta, Ugolek i Sadowa. Przepraszam bardzo, jeżeli można. Proszę pan przewodniczący, bo tutaj, żeby nie wpadło się pewne niezrozumienie, które zostało tutaj powiedziane przed chwilą. Otóż ja rozmawiałem z tymi paniami, które prowadzę tę działalność. Oczywiście dwa kobiety nazywają się tak, jak się nazywają, czy pan Celarowski, pan Pindorek. I one są umiejscowione w tych miejscach, czyli głównie nazwa pochodzi z miejsca miejscowego, z miejsca usadowienia, tak? Natomiast nie jest tak, że jeżeli ktoś przyjdzie z Orszy drugi, z Kronika Czerwonego, czy gdzie jest, to będzie... To będzie zainteresowane, ale ja rozmawiam... Ja też rozmawiam. W takim razie mamy dwa różne przekazy, tak? Pani ma przekaz pisany, a ja mam przekaz głosowy. Tak samo i ty jest też. No to proszę w takim razie zapytać, dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu i pani radnej za tą obecną dyskusję. Przechodzimy do procedowania.